Cześć, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na kolejnego marcowego tym razem reading vloga. Może to nie będzie jedyny reading vlog w marcu, zobaczymy. Natomiast tak, jeżeli chodzi o to, co ja teraz czytam, to wzięłam się mocno, a przynajmniej staram się już od początku miesiąca wziąć za mój TBR, ponieważ w tym miesiącu, jeżeli nie wiecie, to mój ukochany pomógł mi wybrać swój TBR, a raczej on mi wybrał i dokompletował to, co ja sobie zaplanowałam sama. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu i nie wiecie, co miałam zaplanowane, no to odsyłam Was do niego. Natomiast tak, jeżeli chodzi o to, co obecnie czytam, wczoraj skończyłam czytać jedną książkę i od razu zabrałam się za drugą. Zła krew Sally Green, czyli pierwszy tom trylogii. I mamy tutaj historię Nathana, który jest synem białej czarodziejki i czarnego czarownika, czarodzieja, nie wiem w sumie, bo tutaj jest jakieś rozróżnienie między nimi, natomiast ja jeszcze nie jestem na tyle daleko w historii, żeby wiedzieć, no ale przez to, krótko mówiąc, ma przerąbane. Jego najstarsza siostra nim po prostu absolutnie gardzi, ponieważ ona i jeszcze dwójka jej rodzeństwa jakby mieli innego ojca i ich ojca, ojciec Nathana, zabił. Tak to mniej więcej jest, natomiast no jestem zaraz na początku historii, jestem na stronie 62, tutaj jestem i powiem Wam, że zapowiada się spoko, natomiast jeszcze nie jestem jakoś tak bardzo zaangażowana i wciągnięta, zobaczymy, jak to będzie dalej, jednak książka mnie ciekawi i w miarę szybko się ją czyta, więc na pewno zaraz sobie ją będę kontynuować. Natomiast tak troszkę nieplanowanie, ale wreszcie zabrałam się również za czytanie książki Ludzie, czyli krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko, i powiem Wam, jestem lekko za połową, jestem na stronie 170 na szóstym rozdziale. Czyta się ją też szybko. Jest bardzo ciekawa i bardzo zabawna, jednak te błędy ludzkości, które są, dotyczą zarówno ekologii, jak i władz, i polityki, te przykłady, które tutaj autor przedstawia, są naprawdę ciekawe i jeszcze w taki bardzo śmieszny sposób przedstawione, więc ta książka jak najbardziej bardzo mi się podoba i cieszę się, że w końcu się za nią zabrałam, bo planowałam ją sobie w zeszłym roku chyba z 2 czy 3 razy. I jakoś mi się wcześniej nie udało, natomiast no teraz myślę, że w najbliższym czasie ją doczytam, bo już mi niewiele zostało i pochłania się to naprawdę szybko. I tak jak już mówiłam, jest ciekawa, jeżeli Was interesuje, taka niby popularna naukowa, natomiast w bardzo przystępny sposób wszystko jest napisane i naprawdę ciekawie to jest przedstawione i są takie fakty historyczne i w ogóle, że no po prostu szok, aż byśmy się nie spodziewali niektórych rzeczy. Na przykład tutaj o władcy było jednym, który przez swój kaprys kazał swoim strażnikom jakby udawać targ, robić inscenizację targu, przebierać się za handlarzy, a on udawał po prostu kupującego, więc takie, wiecie, dziwne, dziwne rzeczy. Natomiast są też opisy właśnie a propos zwierząt, no jak ludzie angażowali w ekosystemy, co nie powinno mieć miejsca i dlaczego. No tutaj są fajne przykłady też tego, zobaczymy, co będzie w dalszej części książki jeszcze, czym mnie autor zaskoczy, natomiast bardzo mi się podoba. I jeszcze zaczęłam sobie słuchać w audiobooku, ale dosłownie przesłuchałam z 5 minut, więc jak na razie nie jest to za dużo. Crazy Rich Asians, czyli książka po angielsku, która mnie przeraża swoim rozmiarem, bo ona ma ponad 500 stron, taka cieniutka książeczka. To jest niewyobrażalne, nie spodziewałam się tego. Natomiast ja bardzo lubię film, więc chętnie wrócę do tej historii w formie książkowej, chętnie jakby zestawię, jak się ta historia ma w książce, jak w filmie, bo ja nawet nie wiedziałam, że ten film jest na podstawie książki tak naprawdę, a w ogóle to jest cała trylogia, więc jeszcze są dwie części po tej, które będę musiała nadrobić. Oczywiście wszystkie trzy już mam. I co? No w sumie na razie nie mogę nic powiedzieć, oprócz tego, że no pierwsza scena się w miarę zgadza z filmu, z tym, co jest na początku książki. No jest troszeczkę chyba w filmie skrócona, no ale to raczej jasne. Zobaczymy, jak to będzie dalej, bo jestem tego ciekawa. I oczywiście, no, mając w głowie film, który oglądałam już 4 razy,
albo i więcej troszeczkę, no to oczywiście wszystko sobie wyobrażam tak, jak było pokazane w filmie, to znaczy aktorów i tak dalej. Ale myślę, że nie będzie mi to przeszkadzać, bardziej mi pomoże się to zżyć z tą historią książkową. Zobaczymy, jak szybko mi się będzie tego słuchać tak w ogóle. Natomiast tak, to są te trzy książki, na których się będę obecnie skupiać, natomiast co będzie dalej, to zobaczymy, ale wydaje mi się, że jak skończę Złą krew, to będę sięgać po inną fantastykę, prawdopodobnie którąś z zaplanowanych na ten miesiąc, więc jeszcze będę wam dawać znać, ale jeżeli chodzi o początkowy update na początek filmu, to w sumie bardzo dziwnie i głupio zabrzmiało, ale jeżeli chodzi o update na początek filmu, na początek tego reading vloga, to by było na tyle, widzimy się później. Pokażę wam też, jak zmieniłam parapetową aranżację w mojej sypialni. Cześć piesku, piesek sobie leży na kocyku jeszcze przy moim poduszkowym przystojniaku. Cześć piesku. Natomiast tutaj był 100 pluszaków i 0 miejsca i część książek, które obecnie czytam, ale nie czytam, to znaczy takich zaczętych, ale po które nie sięgałam za bardzo, więc przyniosłam tutaj dwie moje roślinki. Wiem, że rośliny generalnie nie powinny być w sypialni, natomiast u nas cały czas są otwarte drzwi, więc jest jakiś tam ten przewiew. Moje dwa pokemonowe pluszaki, czyli Espeon i Umbreon, Ravi, czyli mały lemurek, i kilka książek, zarówno przeczytanych, jak i nieprzeczytanych, które po prostu tworzą tutaj taką, wydaje mi się, fajną biało-czerwono-czarną kompozycję. Tak mi się taki kolorystyczny akcent tutaj spodobał, więc tak to sobie ułożyłam. Tutaj jest zamiokulka z Bazyl, a tutaj jest Hamedora Thea. I jeszcze zaraz wam pokażę moje nowe roślinki, bo coś nieco znowu zaszalałam i dokupiłam nam do mieszkania. To zdaje się, że nazywa się Tillandsia. Nie jestem pewna, bo ja tę nazwę mam zapisaną na telefonie. Natomiast ja na nią mówię Meduza. Wygląda bardzo ładnie, ma bardzo fajny ten różowy kolorek, ale jeszcze muszę znaleźć jakieś dogodne miejsce u nas, bo na razie lata ze stolika do stolika. I oczywiście tak wiosennie dokupiłam też 3 hiacynty z doniczką, które bardzo szybko się rozwijają, więc mam nadzieję, że nie padną aż tak szybko, że jeszcze doczekają chwilę. Ale są piękne i fajny zapaszek przy okazji dają, delikatny. Jeszcze tutaj mam taką trochę dziką doniczkę, muszę jakąś ładniejszą dokupić. W sumie, jak ja to kupowałam, to myślałam, że to będą żonkile, ale jak teraz patrzę na te delikatne pędy, które tutaj wychodzą, to już nie jestem tego pewna. Zobaczymy. No, będzie jakoś tak kwiatuszkowo i wiosennie. Okej, przychodzę do was z małym update'em, chyba troszeczkę, żeby sobie ponarzekać. W ogóle pogoda jest też bardzo niesprzyjająca, bo jest jakoś tak strasznie szaro-puro i ponuro i wieje strasznie też, więc moskitiera mi się obija o balkon, jakbyście słyszeli w tle, to się nie przejmujcie. Natomiast tak, oprócz tego ponarzekam sobie chyba troszeczkę na książki. Natomiast może nie będzie jakoś tak tragicznie, ale czytam sobie dalej Złą krew i jestem niedaleko od tego, gdzie wam pokazywałam na początku filmu. Jestem na 136 stronie, czyli tutaj. I powiem wam, że o ile ta książka jakiś tam potencjał ma i może ma fajną historię do przekazania, to jednak ten sposób przekazania jest dla mnie zupełnie nieprzekonujący, nieinteresujący nawet, bym mogła powiedzieć. Jakoś nie... Nie jestem za bardzo ciekawa ani losów bohatera, ani w ogóle tego, co autorka tam dalej nam może przedstawić, i musiałam sobie zrobić lekką przerwę też od czytania tej książki, bo zwyczajnie jak powinnam ją w miarę szybko czytać, to jednak mnie troszeczkę znużyła, więc na chwilę sobie ją odstawiłam, ale myślę, że niedługo będę ją czytać dalej, że teraz sobie ją będę zabierać też do pracy, bo będzie lżejsza niż inne książki, które tutaj wam pokażę. Słuchajcie, kontynuowałam też książkę, którą czytałam od bardzo dawna, mianowicie Instytut Stephena Kinga. Troszeczkę mocniej do niej przysiadłam, bo byłam chyba na 230 stronie, a teraz jestem na 510. Natomiast wiem już, jaki był problem tego i dlaczego nie chciało mi się jej za bardzo czytać, dlaczego tak wolno szło mi jej czytanie. Mianowicie ta książka mnie nudzi. Nudzi mnie, nie interesuje mnie. Kolejna książka, która mnie znowu średnio interesuje, średnio przekonuje i średnio mnie jakoś tak wciągnęła. Ten aspekt eksperymentów na dzieciach i tak dalej, no dla mnie to jest ciągle jakby to samo i jest takie bardzo przewidywalne.
Nie wiem, no Stephen King też ma taki specyficzny sposób pisania i tutaj ten sposób pisania mi akurat nie odpowiada. Niezbyt mi się ta książka jakoś tam podoba, niby dalej im dalej w las, teraz jak trochę już jej poczytałam, to trochę więcej się tam dzieje i może zakończenie będzie jakieś ciekawsze. Natomiast zakończenia Stephena Kinga też są często problematyczne, więc troszeczkę się obawiam, czy ta książka nie pójdzie w jeszcze gorszym kierunku. I o ile początek książki, który był zupełnie w innym temacie niż Instytut i te badania na dzieciach ze specjalnymi zdolnościami, to było dużo ciekawsze niż ten główny trzon jakby książki. No i jeszcze co, to przeczytałam sobie kolejny rozdział Szczęśliwych Wysp Oceanii i bardzo mnie denerwuje tutaj autor. Nie, jego sposób jakby bycia i pisania i to jak opisuje właściwie swoje jakieś fragmenty, gdzie udziela wywiadów i tak dalej, gdzie są spotkania autorskie z nim, to jest takie, no kurde, ziomek, to nie o tym miałeś pisać tę książkę. Za przeproszeniem, twoje życie mnie nic nie interesuje. Ja chcę tutaj faktycznie dostać Oceanie i po to sięgnęłam po tę książkę. Natomiast czytanie mi idzie też opornie, no bo przesunęłam się o jeden rozdział od chyba zeszłego miesiąca, więc nie jest za dobrze. Natomiast jedna książka, którą skończyłam czytać i która faktycznie była świetna, bardzo mi się podobała i oceniłam ją na chyba 4,5 gwiazdki, to Ludzie, krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. No, dowcip w tej książce i takie fakty, które też łatwiej nam się przyswaja przez to, jak fajnie są pokazane. I też takie fakty w postaci ciekawostek, można powiedzieć. To jest świetne na zakończenie każdego rozdziału. Jeszcze lista osób, którym coś nie wyszło, że tak powiem, to też jest tu fajnie przedstawione, fajny pomysł. Bardzo mi się podoba i niedługo mam nadzieję sięgnąć po Prawdę, czyli kolejną książkę tego autora. Ja wam polecam, jeżeli chcecie coś popularno-naukowego, co będzie krótkie, będzie się szybko czytać, a jednocześnie będzie ciekawe, no to ta książka jest naprawdę świetna. Bardzo się cieszę, że się za nią zabrałam, bo ona była takim jasnym punktem tego, co obecnie czytam. Natomiast wydaje mi się, że potrzebuję też jakiejś fantastyki lub coś w tym rodzaju teraz, innej niż Zła krew, żeby troszeczkę się oderwać od tych książek, które obecnie czytam i żeby wrócić na taki tor dobrego czytania i czytania tego, co mi się podoba. Zobaczymy też, jak będzie dalej z tamtymi książkami. Mam nadzieję, że się poprawi. No i to tyle na ten moment. Widzimy się jeszcze później.
Okej, czas na trochę większy update czytelniczy. Mianowicie skończyłam dwie książki. Udało mi się skończyć Instytut Stephena Kinga i jestem z siebie, szczerze mówiąc, bardzo dumna, bo czytam tę książkę ponad rok. A przynajmniej zaczęłam ją ponad rok temu, więc no dla mnie to jest osiągnięcie, że wreszcie jest skończona. I odpadła mi kolejna książka z tych zaczętych, a nieprzeczytanych. Natomiast ta książka zbierała bardzo dużo pozytywnych opinii, a mnie ona do gustu jednak nie przypadła. Ostatni tak jakby dział, część, bo to nie wiem, czy do końca można nazwać rozdziałem, czyli ta część o sepleniącym mężczyźnie, to było fajne, fajnie napisane i w ogóle, natomiast przez większość czasu, no nie wiem, no może to jest też taka kwestia, że ja nie lubię dzieci, więc nie za bardzo mogłam się nimi przejąć i dla mnie no nie wiem, no to było takie, że było i niby jakiś tam pomysł był, ale taki mało wyjątkowy, taki mało ciekawy. No nie wiem, mnie się jednak strasznie lektura ciągnęła, ale cieszę się, że w końcu mam ją za sobą. No wam ani nie odradzam, ani nie polecam, musicie sami zdecydować i tak dalej, ale no nie. To nie jest książka dla mnie i to jest kolejna książka Kinga, z którą ja się mam troszeczkę nie po drodze, natomiast mam jeszcze wiele książek jego, które chciałabym przeczytać i zobaczymy, jak będzie z innymi. No, za Instytut dziękuję. Natomiast skończyłam również kolejną książkę, na którą też troszeczkę mogłabym ponarzekać, czyli Zła krew Sally Green. Wiem, że sporo osób pisało, że mi się podobała ta książka i że kochają tę trylogię, ale w tej części przynajmniej ja się też nie mogłam za bardzo zżyć z, ani z bohaterami, ani z całą tą historią. Dla mnie jest ona dosyć chaotyczna. Te relacje, które są między bohaterami, też są takie, no, dziwnie wykreowany. Dla mnie nie jest ona jakoś tak super ani napisana, ani wymyślona, przemyślana. Natomiast chodzi mi po głowie kolejna część, więc myślę, że w najbliższym czasie sięgnę mimo wszystko po kolejną część, żeby się przekonać, czy to jakoś fajnie postępuje dalej. Ale no, tak jak mówię, fabuła niby z ciekawym pomysłem, ale takim bardzo niedopracowanym, tak jakby autorka miała pomysł, jak zrobić świat. Oprócz tego, to do końca w tym większej fabuły nie było, tylko takie cały czas obracanie się, czy on się okaże białym czarodziejem, czy czarnym czarownikiem i no nie wiem, brakowało do tego czegoś zdecydowanie i relacje naprawdę były tutaj tak niezrozumiale dla mnie wykreowane. No ale cóż, nie było też tak jakoś absolutnie tragicznie. Natomiast jak widzieliście, zaczęłam też czytać Ognisty Tron Ricka Riordana, czyli drugi tom z trylogii Rodu Kane i jestem na stronie 278. Czyta się to dobrze, podoba mi się i w ogóle, natomiast chyba ostatnio nie mamy za bardzo drygu do czytania, bo ostatni dzień czy dwa, jak siadałam do tej książki, to niewiele udawało mi się jej przeczytać. Natomiast mam nadzieję ją wkrótce jednak skończyć, zostało mi niecałe 200 stron do jej skończenia. No i tak jak mówię, podoba mi się tutaj humor i w ogóle no to jest Riordan. Natomiast też jak dla mnie książki Riordana, mimo że są fajne, ciekawe i przyjemne, to nie są też książki, które mnie by się jakoś szybko czytało. Nie wiem, czego to jest kwestią, ale tak po prostu jest. Mimo wszystko ja jestem zadowolona z tej lektury, tylko po prostu nie czuję w tym momencie takiego jakiegoś wielkiego flow, żeby się za nią zabrać i od razu ją skończyć za jednym zamachem. Zobaczymy, jak będzie dalej. Natomiast po tym, jak przeczytałam Ludzi, bardzo chciałam się zabrać za Prawdę, więc zaczęłam ją sobie słuchać w audiobooku. Prawda, krótka historia wciskania kitu, tego samego autora oczywiście. I też mi się podoba, fajnie się tego słucha, przyjemnie i szybko leci. Jestem, teraz będę zaczynać czwarty rozdział audiobooka. Natomiast troszeczkę jest słabsza, mam wrażenie, niż Ludzie, przynajmniej póki co, ale również jest ciekawa, natomiast w Ludziach to jednak jakoś tak bardziej mnie, nie wiem, bardziej mnie zaskakiwało momentami, tak było troszeczkę jednak ciekawiej, ale wciąż jakby mi się podoba i zobaczymy, jak to tam będzie dalej, czy to po prostu autor podskoczy do poziomu swojej poprzedniej książki, czy nie, zobaczymy. Ja jestem pozytywnie nastawiona, bo jest naprawdę bardzo spoko, po prostu tak o ciupinkę mniej interesująca
może niż ludzie, więc ludzi na ten moment przynajmniej polecam wam bardziej. I na moim Instagramie też prosiłam was o pomoc z wyborem książki, bo chciałam właśnie zacząć coś mądrego czytać, coś bardziej z literatury popularno-naukowej i tak dalej, bo jakby nie starczało mi słuchanie prawdy. Więc zabrałam się, dzięki waszym głosom, za Homo Deus, krótką historię jutra, Harariego, czyli autora Sapiensa. I powiem wam, że jak tylko sięgnęłam po tę książkę, jak tylko zaczęłam ją czytać, to zrobiło mi się tak miło i tak przyjemnie. I tak poczułam się trochę jak w domu. Przypomniało mi się emocje, które czułam przy czytaniu Sapiensa, jak było mi po prostu przyjemnie czytając tę książkę, jak dobrze mi się ją czytało, jak podobał mi się język autora. Tutaj wszystko tak samo idzie bardzo dobrze. Jestem na stronie 77, więc nie za wiele może przeczytałam, natomiast ja się tą książką rozkoszuję. To jest książka, której nie czyta się jakoś szybko, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Po prostu czytam ją sobie w swoim wolnym tempie i chłonę i się rozkoszuję językiem, stylem i w ogóle. No, dla mnie jest już na ten moment bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że nie podpadnie mi autor w żadnym momencie i że dalej do samego końca będzie równie dobra i przyjemna, jak jest teraz. No, w sumie nie wiem, czemu tyle zwlekałam z zabraniem się za tę książkę. Może to jest kwestia rozmiaru i tego, że wiedziałam, że za szybko nie będę jej czytać, ale i tak jestem zadowolona, że w końcu się przemogłam i w końcu się za nią zabrałam. To jest naprawdę... Czytanie tej książki jest bardzo miłym uczuciem, nie wiem czemu, ale ja się tak czuję, jak po nią sięgam, jest mi po prostu dobrze. I to tyle, jeżeli chodzi obecnie o update czytelniczy. Ja wracam do serialu, który ostatnio znowu mnie wciągnął, czyli Entourage, Ekipa. I to jest też serial, który już tak trochę nawiązując do Homo Deusa, to jest też serial, który jak oglądam, to po prostu czuję się dobrze, tak się czuję fajnie i wychillowana i w ogóle świetny, świetny, naprawdę bardzo wam polecam. Taki trochę starszy serial, ale jest bardzo fajny. Natomiast takie są tutaj niektóre żarty, że na pewno by on nie przeszedł, jakby miał być produkowany w obecnych czasach, ale bardzo dobrze się uchował i mega mi się podoba. Natomiast tak, ja sobie idę klapnąć na kanapę, się zrelaksować, bo ostatnio troszeczkę moje czytanie przez ostatnie dwa dni właśnie tak podupadło trochę, że zwyczajnie mi się nie chce za bardzo czytać, może dlatego, że właśnie odpaliłam ten serial i znowu powróciła moja miłość do niego. Więc kładę się na kanapę i oglądam dalej. Kebab w pizzy. Tak, kebab w cześciowej pizzy. Już zjadłeś beze mnie, żartuchu! Okej, myślę, że nadeszła pora, żeby zakończyć tego reading vloga.
Ostatnie dni właśnie mam jakiś taki problem i trudno mi się zabrać za czytanie, że z jednej strony chce mi się czytać, ale ciągle chcę czytać tylko nowe, kolejne, inne książki i nie mam ochoty kończyć te, które zaczynam. I z drugiej strony też jak już zaczynam czytać, to też mi się bardzo szybko odechciewa. Nie wiem, jakiś taki mam problem. Natomiast skończyłam słuchać Prawdę, krótką historię wciskania kitu i powiem wam, że ta druga połowa już była, już mnie bardziej wciągnęła, bardziej zaangażowała, dałam tej książce 4 gwiazdki i uważam, że jest też bardzo, bardzo dobra. I bardzo fajna, ciekawa i śmieszna. Styl pisania autora mi mega przypadł do gustu zarówno w tej książce, jak i w ludziach, więc jeżeli interesują was takie lżejsze trochę lektury, to polecam, ale takie, wiecie, z których się, to wiecie, parę ciekawych rzeczy. Natomiast też, przynajmniej jeżeli chodzi o ludzi, to nie liczcie na jakąś, nie wiem, analizę krok po kroku, wydarzenie po wydarzeniu, albo tutaj też tak samo, gdzie ludzie popełnili błąd, albo jakie były kłamstwa ludzkości i tak dalej. Tu są jakieś takie konkretne, bardzo mało znane, wydaje mi się, przypadki, żeby nas zaciekawić, żeby pokazać, jakie różne dziwne rzeczy się działy i miały miejsce. I dla mnie to się jak najbardziej sprawdza, mnie się to bardzo podobało. Dalej kontynuuję oczywiście Homodeus. Jestem już na części drugiej, rozdziale czwartym, czyli 199 strona, właśnie będę to zaczynać. Bardzo mi się podoba ta książka, bardzo dobrze mi się ją czyta i naprawdę to jest jedna książka, która jak zabieram się za jej czytanie, to chce mi się ją czytać i mimo, że tak powoli sobie ją czytam, to jednak sprawia mi to wielką przyjemność, więc tak, no to jest książka zdecydowanie moja, zdecydowanie, znaczy no przynajmniej wydaje mi się, że to będzie ulubieniec tego roku. Na ten moment jest bardzo dobrze, wydaje mi się, że no autor nie będzie mógł tego raczej schrzanić, a przynajmniej mam taką nadzieję. Oczywiście czytam, a raczej lekko podczytuję dalej Szczęśliwe Wyspy Oceanii, natomiast dalej jestem dosyć zawiedziona sposobem pisania autora i o tym, i tym, o czym on tak naprawdę pisze. Trochę tutaj zaczynają się tematy aborygenów i generalnie podejścia do aborygenów, ale to wszystko jest w taki strasznie chamski i agresywny sposób przedstawione. Nie wiem, no nie podoba mi się za bardzo ta książka, ale oby jeszcze jakoś się tam to poprawiło, no bo jeszcze kawał przede mną, a jednak zamierzam ją przeczytać, skoro już ją mam. No i jeszcze też nie skończyłam książki Ognisty Tron Ricka Riordana, ale już mi niewiele zostało, więc może dzisiaj po prostu przysiądę i ją już skończę, bo zostało mi ile? Z 50 stron? No 60 stron, jestem na 390. I jest bardzo fajna, ale też jakby, no nie wiem, no to jest kolejna książka, przy której mam problem, że się zabieram za czytanie, jest spoko i mi się podoba niby, ale nie chcę mi się jej czytać, więc tak jakoś, nie wiem, mam średni taki okres czytelniczy, oby się to wszystko szybko naprawiło. Wolę słuchać audiobooki niż czytać książki na ten moment, natomiast też nie mam za bardzo pomysłu, jakiego audiobooka teraz zacząć słuchać, bo Bajecznie Bogaci Azjaci i Crazy Rich Asians, no niespecjalnie mi się podoba w ogóle ten audiobook, bo pani, która to czyta to dosyć beznamiętnie i mam problem, więc będę myślę miała problem z wykończeniem mojego TBR-u. Nie tylko ze względu na Crazy Rich Asians, ale inne książki, bo do tej pory przeczytałam tylko jedną książkę z mojego TBR-u, który wybrał mi mój chłopak, więc będzie trochę rozczarowujący to miesiąc, ale zobaczymy, może jednak nie będzie tak źle. Tak czy siak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. I co? No i po prostu widzimy się w kolejnych. Także do zobaczenia. To pa!